Dobry wieczór, filmowe szlaki. Dzisiaj pokazujemy, jak będziemy się pakować, kiedy jedziemy w pustyni i do pustyni i do puszczy. Czyli tak, wybieramy się do Tanzanii, mamy ze sobą duży jeden bagaż taki nadawany do samolotu. Możemy też mieć jeden bagaż podręczny, takiej wielkości plecak jest ok. I jedną małą torebkę na jakieś tam ważne dokumenty. To tak jak w przypadku Europy, to pamiętamy o wszystkich dokumentach potrzebnych, czyli wszystkie rezerwacje hoteli, wszystkie samoloty, wszystkie bilety. Mamy to zawsze ze sobą w bagażu podręcznym, tym, który mamy w samolocie. Nie zostawiamy go w bagażu nadawanym. Tak samo, najważniejsze leki, to również musimy pamiętać, żeby mieć je zawsze przy sobie. Przy sobie musimy mieć też leki, które zawsze tam ze sobą mamy. Ewentualnie jakieś plastry, gdyby się coś tam nagle stało, było potrzebne. Na długie trasy polecam coś na gardło, na nos. Klimatyzację mocno wysuszam. I tak, jeśli chcemy przewozić jakieś płyny w samolocie, czyli właśnie krople do nosa, żel antybakteryjny, to pamiętamy o takich przezroczystych saszetkach. I teraz tak, rzeczy, które możemy mieć w bagażu nadawanym, to oczywiście ubrania, klapki, kosmetyczka, już taka pełnowymiarowa. Możemy mieć tam taki kosmetyk, jak nam się podoba, nie ma tutaj limitów. I wszystko, co generalnie w razie zagubienia, zginięcia bagażu, czy gdyby poleciał do Bangladeszu, a my do Tanzanii, to może sobie zaginąć, jakieś tam ubrania, bielizna, to sobie już pakujemy, jak nam się to tam żywnie podoba. Też zalecamy umiar i ograniczanie się, zwłaszcza chyba przede wszystkim w kosmetykach. Natomiast takich rzeczy właśnie w pustyni i w puszczy, które nam się przydadzą, no to trzeba pamiętać o repelentach na komary, moskity i różnego rodzaju potwory. To dobrze sprawdzić wcześniej, czy teren, do którego się wybieramy, jest zagrożenie komarami, czy nie. Tam, dokąd jedziemy, mogą się przydać środki opatrunkowe, czyli jakieś kompresy jałowe, bandaż uciskowy. Mam nadzieję, że to nam się nie przyda, ale zawsze lepiej mieć ze sobą, bo będziemy akurat w takim miejscu, że w razie czego nie będzie apteki. Chusteczki nawilżające, antybakteryjne, też się bardzo przydadzą. Elektrolity też polecam w razie biegunki, w razie udaru słonecznego, wypocenia się zbyt mocno też może się bardzo przydać. Oczywiście plastry turystyczne. No i to wszystko możemy mieć w tym bagażu podręcznym, zwłaszcza pamiętamy, że aerozole nie należy przewozić w kabinie pasażerskiej, bo mogą wybuchnąć albo nie wiadomo co. Na pewno duże zagrożenie zamachem jest. Na takie wyprawy przydadzą nam się też takie paszportówki, w których trzymamy pieniądze i dokumenty pod ubraniem schowane. I to, co już zauważyliśmy, a też widzieliśmy w innych relacjach, warto mieć ze sobą cukierki dla miejscowych dzieci. Bo zdarza się, że dzieci mogą zaczepiać, żebrać, wtedy lepiej dać cukierka niż pieniądze. Widzę, że miejscowe dziecko nam się już tutaj znalazło. Okej. Okay. Do Tanzanii pamiętamy, że oczywiście jest nam potrzebny paszport, ale co równie ważne, żółta książeczka międzynarodowa szczepień. Próbuję to ugryźć. I oczywiście pamiętamy o ubezpieczeniu medycznym. W razie czego, mam nadzieję, że to też nam się nie przyda. Jeśli chodzi o książeczkę szczepień, w ogóle szczepienia, czy tak jak tutaj mamy lekarstwa na malarię, to jakieś pół roku przed podróżą warto się wybrać do lekarza medycyny podróży, który nam powie, jakie leki są potrzebne w zależności od regionu, do którego się udajemy. I tak, jeśli by podsumować te wszystkie informacje, to pamiętamy, że rzeczy, które mogą nam w razie czego zaginąć i za którymi nie będziemy szczególnie tęsknić i płakać, czyli ubrania, klapki, żel pod prysznic, to idą do bagażu nadawanego do samolotu. Też niektóre środki opatrunkowe albo plastry czy chusteczki nawilżone to mogą sobie w razie czego zaginąć, a rzeczy najważniejsze, które będą nam potrzebne, czyli wszystkie dokumenty, leki niezbędne, czy te, które zażywamy stałe, czy chociażby właśnie jak leki na malarię, to mamy zawsze ze sobą. I warto mieć oprócz plecaka, tak jak tutaj, to taką małą torebkę, którą zawsze nosi się z przodu. Wtedy wiadomo, widać ją, czy ktoś tam nie próbuje się dogrzebać. A również przydają się takie małe paszportówki, które trzymamy pod ubraniem, co jest jeszcze bardziej bezpieczne. No i myślę, że tutaj już wszystko. Będziemy się pakować dalej. I trzeba przy pakowaniu koniecznie uważać, żeby jakiś pasażer na gapę nam nie zalazł do torby. No to zobaczymy się już, mam nadzieję, w drodze do Tanzanii.